Dobrze, możemy już oficjalnie zaczynać i chciałabym powitać Was wszystkich serdecznie na czwartym już z kolei warsztacie, który nasz zespół zorganizował dla Was w projekcie Kobiety w biznesie. Dzisiejszy warsztat, czyli trzy sposoby na zwiększenie Twoich szans na rynku pracy w oparciu o świadome budowanie marki osobistej, poprowadzi Justyna Kopyć, ekspertka w zakresie marketingu. Jest właścicielką agencji marketingowej Blue Brand oraz właścicielką firmy Marka Ty. Zawodowo uczy i inspiruje do budowania silnej, odważnej marki osobistej. Ponadto jest autorką i współautorką ponad 6 książek, w tym między innymi Ty, Marka Warta Miliony. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne naszych aktywnych uczestników na platformie Zoom, zapraszam do komentowania i zadawania pytań w czacie ogólnym. Natomiast tych, którzy są z nami dzięki transmisji na Facebooku, także zapraszam do komentowania i Wasze komentarze i pytania zostaną przekazane prowadzącym. Przypominam także o wyłączeniu kamerek, wyciszeniu mikrofonów, żeby warsztat mógł przebiegać sprawnie. I w takim razie to już wszystko od zespołu Kobiet w biznesie. Dziękuję i przekazuję już głos naszej prowadzącej. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie na warsztacie związanym z budowaniem marki osobistej. Marki osobistej, która jest bardzo mocno potrzebna w kontekście naszej kariery zawodowej. I zachęcam Was również do tego, żeby tutaj na czacie być bardzo aktywnymi, ponieważ mi to bardzo też pomoże. Słowo bardzo użyłam chyba już czwarty raz, czyli jestem podekscytowana tym, że to musi być na dobrej energii zrobione. Na pewno pomoże mi to, że się udzielacie na czacie w prowadzeniu tego warsztatu. Warsztatu, który mam nadzieję, że da Wam dużo wartości i spojrzenia na markę osobistą w sposób, który być może patrzą inni i poszerzenie Waszej perspektywy o te inne spojrzenia, bo jakże to jest ważne poszerzenie własnej perspektywy. Przy okazji dajcie mi znać na czacie, skąd jesteście, żebym wiedziała, z kim tutaj rozmawiam, z kim mam przyjemność. Nie widzę Was osobiście, ale przynajmniej będę mogła zobaczyć miejscowości, z których jesteście, bo jak rozumiem, to nie tylko Warszawa, ale także inne miejscowości, więc napiszcie mi to na czacie, żebym wiedziała, skąd mnie pozdrawiacie. No i proszę, jest Poznań, jest Władysławów, proszę, proszę, Kraków, Warszawka, jak ładnie napisane, Poznań, coś pięknego. No i Warszawa. A ja witam Was z Sopotu. I Sopot był do wczoraj jeszcze pięknym miastem, bo niesamowite słońce nam świeciło. Praktycznie już wiosna taka w całości, a raczej nawet lato. Byłam na plaży, mieszkałam nad 400 metrów od plaży nad morzem i naprawdę tam już jest dużo osób na tej plażach. Natomiast, o proszę, Paulina też jest z Gdańska, więc witaj Paulino z Gdańska. Natomiast mam nadzieję, że Wy również w swoich miejscowościach macie uroczą i macie pogodę, która Wam sprzyja w Waszym funkcjonowaniu. Dzisiaj o marce osobistej i zanim zacznę o marce osobistej, to chciałam Wam powiedzieć kilka takich rzeczy i chciałam się trochę podpytać rzeczy związanych z tym, jak dzisiaj wygląda świat. Chociaż mam takie wrażenie, że jak obserwuję ten rynek, który jest obecnie, to na tym rynku dzieją się różne rzeczy. Od mniej więcej 2,5 miesiąca, czy od 2 miesięcy, jeśli chodzi o izolację naszą, ten rynek zmienił się totalnie. Rynek zmienił się nie tylko dla biznesmenów, dla pracodawców, ja jestem też przedsiębiorcą, ale zmienił się także dla całej dużej części społeczeństwa, ci, którzy mieli trafiać do pracy, ci, którzy podejmują jakąś aktywność zawodową, ci, którzy wymyślają sobie nowe wizje na własne kariery. I mam takie poczucie, że ten rynek trochę nas wysadził z tej naszej strefy komfortu. I to tak naprawdę mówię, używam tego słowa świadomie, wysadził, bo mam wrażenie, że tak się przynajmniej ja czasami czuję i jak widzę moich klientów, jakby w ogóle podłożona była jakaś bomba, która raptem zburzyła cały porządek świata. I mam nadzieję, że Wy to również widzicie i że nie tylko konstatujecie to, co się w tej chwili dzieje, ale faktycznie dostrzegacie rynek zmian. Jeśli są zmiany, to są szanse. Więc mam nadzieję, że ten rynek szans dostrzegacie. I tak witając się z Wami, przychodząc do prezentacji, chciałam powiedzieć, że o sobie jeszcze kilka zdań, bo to jak ładnie zostałam przedstawiona, że jestem przedsiębiorcą, jestem liderem, trenerem, ekspertem budowania marki osobistej, natomiast chciałam dodać jeszcze jedną rzecz, że również od tego roku wchodzę na taką ścieżkę dydaktyczną, naukową można powiedzieć, związaną z tym, że właśnie na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni otwieramy od października pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu doradca spraw budowania marki osobistej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego też, żeby podążamy za tym, co dzieje się na rynku. Futurolodzy już od dawna, od kilku lat mówią, że tworzą się nowe zawody. Że w tych nowych zawodach, między innymi tym zawodem, który będzie niesamowicie potrzebny, to jest zawód właśnie specjalisty od budowania marki osobistej.
i z takim zawodem my dzisiaj wychodzimy na rynek. Właśnie w Wyższej Szkole Administracji Biznesu w Gdyni założyliśmy takie studia, jest już nabór, już są pierwsze osoby, które się zgłosiły, żeby zdobyć nowe kwalifikacje. Notabene wprowadzamy również ten zawód do rejestru oficjalnych zawodów w Polsce, bo takiego zawodu wciąż nie ma. To tak tytułem wstępu. Natomiast kilka zdań o tym jeszcze, właśnie o książkach. Pokazuję Wam jeden slajd dotyczący książki Ty, marka warta miliony, bo to jest ta książka, do której Was bardzo zachęcam także kupienia. To jest przewodnik po budowaniu marki osobistej. Zachęcam, ponieważ jest to oczywiście moja książka autorstwa, mojego własnego, ale również i Beaty Kapcewicz, która jest najdroższą trenerką biznesową w Polsce i projekt, który tworzymy razem, czyli Marka Ty, to jest projekt, w ramach którego wydałyśmy tę książkę. Mówię Wam o tej książce, bo jeśli Was dzisiaj rozbudzę, mam nadzieję, że rozbudzę Was i zachęcę do spojrzenia na swoją markę osobistą w taki sposób, jak nią zarządzić, żeby ona przynosiła nam korzyści na rynku pracy, to być może ten podręcznik będzie dla Was konieczny, żeby go nabyć. Mamy bardzo dużo pozytywnych opinii. Widzicie tutaj na slajdzie, ludzie czytają w różnych miejscach tą książkę. To jest tylko mały wycinek z ponad 200 czy 300 opinii, które o tej książce otrzymaliśmy w różnych mediach społecznościowych. Chciałam Was dzisiaj też zachęcić do takiego spojrzenia na to, co się dzieje na rynku. Bo sytuacja na rynku, o której wspominałam na początku, ma dzisiaj dwa wymiary. I nie wiem, czy zauważyliście, że po pierwsze na rynku pracy jest duża konkurencja. Mam taką świadomość, że dzisiaj produktów, usług, oferty, podobnych kompetencji, jak wychodzicie na rynek pracy, jest bardzo dużo. Jest tak naprawdę, pracodawca powinien mieć z czego wybierać. Z drugiej strony dzisiaj właśnie tworzy się rynek pracodawcy. Bo jeszcze 2 miesiące temu to był rynek pracownika i pamiętam, jak ja starałam się, żeby do mojej firmy, do mojego zespołu dołączyły kolejne osoby, to naprawdę musiałam bardzo, bardzo mocno szukać albo bardzo mocno podnosić wynagrodzenie, żeby takie osoby się znalazły, które spełniają kryteria, no też nie mówię, że wcale niskie, do tego, żeby mogły mnie pracować. Natomiast w tej chwili mam taką świadomość i jak obserwuję ten rynek od tych 2 miesięcy, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że na koniec marca powiedzenie z pracy zostało 50 tysięcy Polaków. Przewiduje się, że będzie poziom bezrobocia dwucyfrowy w Polsce. To są tylko i wyłącznie wpływy jednego małego wirusa, jednej małej rzeczy, która powoduje zmiany globalne, zmiany, które mają też wpływ nie tylko na naszą gospodarkę, ale co najważniejsze na nas samych, na to, w jaki sposób my będziemy postrzegani, w jaki sposób my będziemy mogli budować swoją przyszłość. Bo jeśli miałaś, nie wiem, czy to jest więcej dziewczyn czy mężczyzn, ale raczej dziewczyn, bo przecież jesteśmy na fanpage'u i w projekcie Kobiety w biznesie, to jeśli miałaś plany jeszcze 3 miesiące temu, to prawdopodobnie dzisiaj musisz zweryfikować. Widzę też, dostrzegam, jakim to jest dużym problemem dla przedsiębiorców, że oni nie wiedzą, jak mają połączyć koniec z końcem, że te pomocy, które rząd daje, są tak naprawdę tylko pewnymi zatyczkami na chwilę. Ale wiecie, 5 tysięcy pomocy na start, na to, żeby łagodzić skutki koronawirusa dla mikroprzedsiębiorcy, to szczerze mogłabym powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy kupili waciki w kontekście przedsiębiorstwa. Jeśli prowadzisz małą mikrofirmę, to nawet te pieniądze są kroplą w morzu potrzeb. Nawet jeśli ktoś Cię zwolnił dzisiaj z ZUS-u, tak jak zwolniło nas Państwo przez te 3 miesiące, to w dalszym ciągu jest to bardzo mała pomoc w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj na rynku w ogóle biznesu w Polsce, na rynku gospodarczym. I to niestety ma też odzwierciedlenie w tym, jakie Ty będziesz miała oferty pracy już za moment. I że być może te Twoje kwalifikacje dzisiaj będą bardzo mocno potrzebne, albo ich podniesienie, albo być może siła Twojego imienia i nazwiska do tego, żeby móc konkurować z innymi, których będzie bardzo dużo. Bo nie dość, że duża konkurencja zaczyna być na rynku pracy wśród pracowników, to także zmienia się rynek na rynek pracodawcy. To pracodawca znowu zaczyna mieć moc, tak jak kilka lat temu, po kryzysie, który był w 2008 roku. I znowu pracodawcy będą mogli po prostu wybierać i notabene być może będą musieli zastanowić, czy wybrać nową osobę do swojego zespołu, czy przypadkiem nie jest ważniejsze utrzymanie etatu, który mają obecnie w tym zespole. I to jest taka trudna sytuacja, jeśli chodzi o rynek pracy, o to, co na rynku pracy dostrzegamy, bo jeszcze na to nakłada się jedna rzecz, która akurat dane wzięłam sprzed jeszcze kryzysu, dane z Instytutu Hatarskiej, które szacują, że 60% dzieciaków urodzonych przed 2007 rokiem nie będzie pracowało w tym zawodzie, który sobie wybiorą od razu. One będą pracowały w zawodach, które jeszcze dzisiaj nie istnieją, których nie ma na rynku pracy. Pytanie, czy dzisiaj to, co studiujesz, to jest Twój docelowy zawód?
Kto o tym myśli? Która z Was o tym myśli, że to, co dzisiaj studiujecie, to jest Wasz docelowy zawód, że już nic się nie zmieni, że po prostu skończycie dany kierunek i z tym kierunkiem wyjdziecie w świat, powiecie cała na biało, oto ja, rynku weź mnie. A która z Was myśli, że jednak coś trzeba więcej zrobić, że być może trzeba w jakiś inny sposób zaprezentować się, żeby mieć szansę na rynku pracy? Bo na tym rynku pracy pojawia się jeszcze inna opcja, inna droga, którą sobie możemy pooglądać. Na tym rynku pracy, Julia też pisze, ja jestem na administracji, ja czy nie będę chciała pracować w tej dziedzinie, taki paradoks. Takich paradoksów, Julia, będzie coraz więcej. Dzielcie się komentarzami, tymi waszymi rzeczami, które się was rodzą na czacie. Naprawdę dajcie mi szansę porozmawiania z wami, a nie tylko monologu. Ja wolę rozmawiać z ludźmi, a z dziewczynami w szczególności. Tak jeszcze a propos prezentacji chwilowej mnie, drogie dziewczęta, jeśli jesteście właśnie w większości, miałam tą przyjemność, że po pierwsze kiedyś, jak jeszcze byłam młodsza, byłam sama na studiach i później już byłam dyrektorem też w różnych instytucjach, to przez kilka lat prowadziłam największy w moim mieście wolontariat studencki. Miałam 120 wolontariuszy, których wysyłałam do pracy, którym dawałam opiekę, jeśli chodzi o zwiększenie ich kompetencji i umiejętności i to było niesamowite doświadczenie. A później kilka lat temu, w ostatnich latach mojej biznesowej drogi z kolei, też miałam tą przyjemność pracować właśnie z kobietami, kiedy tworzyłam jedyną w moim mieście, akurat nie w Sopocie, chociaż teraz w Sopocie mieszkam, bazę hostes i faktycznie my z tymi dziewczynami również, nie tylko odsyłałyśmy dziewczyny do pracy, wiecie, dziewczyny, nie wiem, czy macie takie doświadczenia, jak pracowałyście jako hostesy, że czasami ci pracodawcy was różnie traktują. Czasami umniejszają rolę tej hostesy, a my tak pracowaliśmy, żeby dziewczyna, która jest hostesą, umiała tak zaprezentować siebie, żeby nawet nazwa w tym miejscu, w którym dzisiaj jest hostessą, być może pracę. I nam to się udawało, żeby było ciekawiej. Więc doświadczenie mam bardzo, bardzo duże, jeśli chodzi o współpracę także z młodzieżą. Ale teraz wracając do biznesu i do rynku biznesowego. Jak wygląda dzisiaj ten rynek biznesowy? Po pierwsze, jak mam takie poczucie, że dzisiaj pracownik jak trafia do firmy, konkretnej firmy, to przychodzi do firmy. Ale jak odchodzi, to odchodzi od szefa. Niestety odchodzi się od lidera. I tak wygląda rynek biznesowy. I jeśli ten lider dzisiaj sobie nie radzi z kłopotami, które ma, to bardzo trudno jest tak naprawdę utrzymać firmę, utrzymać zespół i mieć szansę na rozwój. Mam też takie poczucie, że firma dzisiaj w tych czasach, kiedy w szczególności pracujemy w domach, kiedy dużo z nas jest na online'ach, na pracy zdalnej, że firma coraz mocniej staje się grupą jednostek, a przestaje być tak naprawdę budynkiem. Tym bardziej, że zauważcie jedną rzecz. Teraz to jednostce ufa się najbardziej. I o wiarygodności dzisiaj jeszcze będziemy mówić w kontekście wchodzenia na rynek pracy i w kontekście budowania własnej marki osobistej. Więc jeśli mamy te dwa przykłady, że dzisiaj odchodzi się od lidera, przychodzi do firmy, a firma przestaje mieć coraz mniejsze znaczenie, bo dzisiaj coraz mniej ufa się logotypowi, który idzie za firmą. I nie mówię tutaj o dużych korporacjach, bo one sobie jeszcze radzą. Ale mówię w szczególności o tych mniejszych firmach, gdzie to człowiek staje się tak naprawdę logotypem, za którym pójdą inni. To mamy taką sytuację, że ten świat nie wygląda wcale różowo, że ten świat może być trudny do zrozumienia, że ten świat może być nawet odrzucający dla nas. I my w kontekście tego, że wchodzimy na nowy rynek pracy, na nowy rynek pracy, bo on się od nowa tworzy, w kontekście tego, co się dzieje dzisiaj na rynku, tak jak mówiłam, ten rynek stary wystrzelił, wszystko, co było 3 miesiące temu, jest dzisiaj nieaktualne. Prawie nie ma rzeczy, która by mogła odnieść się do tej sprzed 3 miesięcy i powiedzieć, tak dalej jest. Wszystkie rzeczy, które mieliśmy jako podstawę, zostały zachwiane. Natomiast w tym kontekście mam też takie wrażenie, że coraz bardziej jest to rynek, który jest rynkiem dla młodych, dla osób, które są innowatorami, dla osób, które nie boją się podążać i dawać rozwiązania. Jest to rynek, który pokazuje nam, że dzisiaj nawet nieprofesjonaliści, amatorzy mogą mieć takie rezultaty, które kiedyś były zastrzeżone tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, dla ekspertów najwyższego rzędu. Kto wie, o czym mówię? Czy widzicie taki rynek, gdzie na tym rynku jest także szansa właśnie dla was?
dajcie mi znać w komentarzu, żebym miała się do czegoś odnieść oczywiście. Poprawię kamerę, żebym tak trochę więcej była w okienku widoczna. Także dajcie mi znać, jak ten rynek wy dostrzegacie. Ten rynek z jednej strony zmiany i trudności i wyzwań, a z drugiej strony rynek także zmiany, ale rynek szans. Myślę, że na tym czacie się pisze szybciej niż na Facebooku, a wciąż nie mam waszych odpowiedzi, więc tak czekam na nie. Ale nie kokietując, przechodzę w takim razie dalej. Bo tak sobie myślę, że przejść z tego rynku, który jest rynkiem wyzwaniowym, rynkiem trudnym, tego rynku, który jest także rynkiem zmiany, ale rynkiem szans, to co najbardziej nam dzisiaj pomoże w kontekście naszego wchodzenia na rynek pracy, pokazania się nowym przedsiębiorcom, jest tak naprawdę marka osobista. I teraz pytanie jest do was. Napiszcie na czacie, co to jest według was marka osobista. Podzielmy się, pokomentujmy trochę, żebyśmy się trochę ruszyli do pracy, wzięli. Czym jest ta marka osobista? Dajcie znać w komentarzach, czym jest marka osobista według was. Bo skoro o marce mówimy, to warto było wiedzieć, o czym w ogóle mówimy. Dominika napisała, wydaje mi się, że teraz coraz więcej rekruterów szuka osób właśnie otwartych na nowe rozwiązania, innowacji, osób, które poza dobrym wykształceniem mogą spełnić coś więcej. Tak, dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić. Dzięki wielkie, Dominika, że to wniosłaś. Dajcie znać na czacie jeszcze. Niektóre branże wymagają ekspertów i doświadczenia. Tak jest zawsze. Zawsze będą branże, które wymagają ekspertów i doświadczenia. Kolejna osoba powiedziała się z czatu na Facebooku. Dla mnie rzeczywiście firma to ludzie. Pięknie. Doris napisała, ulubiona definicja marki osobistej, polisa ubezpieczeniowa. Świetnie. Julia, marka osobista to coś, co mówi o nas, tak jakby wkładamy część naszej osoby w tę markę, tak mi się wydaje. Kto jeszcze ma jakieś konteksty związane z marką osobistą do poruszenia? Dajcie mi tutaj znać na czacie, żebym po prostu wiedziała, z czym mamy się mierzyć, jeśli chodzi o markę osobistą. Oczywiście zaraz powiem o jakiejś definicji, jakiejś, bo mówię w takim kontekście, że definicji marki osobistej jest ponad setka. Więc przedstawię wam oczywiście jedną z definicji, którą ja najczęściej używam, która jest myślę, że najlepsza do tego, żeby móc ją najszybciej, najprościej zrozumieć, żeby nie wchodzić w bardzo duże rzeczy związane z analizami, co, po co, na co i dlaczego, tylko żeby prosto wytłumaczyć, czym jest marka osobista. Dominika, marka osobista to swoista reklama siebie i zaprezentowania, co ma się do zaoferowania. Aga, marka osobista to nasz wizerunek, to jak postrzegają nas inni i co sobą reprezentujemy. Świetnie. No to cudownie, że mamy tyle odpowiedzi. Moi drodzy, jeśli... A tutaj z Facebooka, siła imienia i nazwiska. Ja właśnie ten facebookowy wpis wezmę. Marka to jak postrzegają mnie inni, też z Facebooka informacja. Bo wiecie, jak sobie myślę o marce osobistej i wezmę definicję, taką najprostszą z definicji, taką definicję, która jest niepodważalna głównie dlatego, że osoba, która to mówi, jest nie do podważenia, bo mówi to Jeff Bezos, czy jeden z najbogatszych ludzi na świecie, szef Amazona. Jeff Bezos mówi, że marka osobista to jest to, co inni o tobie mówią, kiedy wyjdziesz z pokoju. I oczywiście ja bym podyskutowała, wiecie, jakby dyskutować z takimi tezami, natomiast jeśli weźmiemy tylko ten jeden aspekt, że to jest to, co inni o tobie mówią, to zauważ jedną rzecz, że prawdopodobnie inni mówią o tobie już od dzieciństwa. Inni, jeśli postawimy pod tych innych rodzinę, jeśli postawimy pod tych znajomych, przyjaciół, jeśli postawimy nasze dalsze grupy odbiorców, to są wszystko inni. Oni mają jakieś skojarzenia na nasz temat. I my te skojarzenia tak naprawdę budujemy od naszych najmłodszych lat, w szczególności w tym gronie najbliższych osób. Co innego jest, jeśli pójdziemy na studia do innego miasta, jeśli zaczynamy naszą karierę zawodową, kiedy ten krok naszych znajomych się totalnie zmienia. Oni wówczas te skojarzenia o nas budują tak naprawdę od tego momentu, w którym nas poznają. I marka osobista to jest, tak jak tutaj z Facebooka osoba powiedziała, to jest po prostu twoje imię i nazwisko. Jeśli masz imię i nazwisko, to masz markę osobistą i nie wchodzą już jakieś konotacje marketingowe czy inne rzeczy,
Najprościej mówiąc, jeśli mówimy o skojarzeniach, to Twoje imię i nazwisko już budzi jakieś skojarzenia w ludziach. Jak idziesz do pani do sklepu i obsłużyć się rewelacyjnie, to przyjdziesz kolejny raz i kolejny raz, bo zawsze będziesz miała z panią Anią z tego sklepu konkretne skojarzenia. Jeśli pójdziesz do innego sklepu i tam cię będzie obsługiwała pani Ewa, która jest niemiła, która po prostu fuczy na wszystkich, to też będziesz mieć jakieś skojarzenia i prawdopodobieństwo, że do niej pójdziesz po raz kolejny, jest jednak dosyć niskie. Więc jeśli mówimy o marce osobistej tylko w kontekście skojarzeń, to to właśnie są te skojarzenia, które mają o nas inni. Ja bym dodała jeszcze w kontekście biznesowym, że to inni chcą nas zatrudniać albo chcą robić z nami biznesy, nawet wówczas, kiedy nas nie poznali. Czyli to jest to wszystko, o czym też wspominaliście, mówiąc w kontekście wizerunku, o tym postrzeganiu, o tym prezentowaniu siebie, o tym, w jaki sposób wy siebie przedstawiacie, w jaki sposób wy siebie reklamujecie, w jaki sposób pokazujecie ludziom wartość, którą możecie im dać. To są rzeczy związane z marką osobistą. I teraz idąc krok dalej, chciałam wam zaprezentować taki model, który stworzyłam. Model 3S, o którym będę chciała wam dzisiaj opowiedzieć w ramach tego wykładu. Mam nadzieję, że warsztatu, dlatego zachęcam was do komentowania, bo jeśli komentujecie, to mam szansę zrobić wam po prostu formę warsztatową tego spotkania, a nie tylko wykład. Model 3S, który opowie nam o trzech najważniejszych elementach, na które musisz zwrócić uwagę, budując swoją markę osobistą. Czyli te skojarzenia, które ty chcesz budować w twoich odbiorcach, jeśli chcesz nią świadomie zarządzać. Bo jeśli nie chcesz nią świadomie zarządzać, to żyj dalej tak, jak żyłaś. Nie zmieniaj niczego, co do tej pory robiłaś. Tylko jeśli dzisiaj masz jakieś efekty swoich działań, to prawdopodobnie tych efektów doprowadziły cię inne rzeczy, inne działania, które podejmowałaś wcześniej. Jeśli podejmowałaś się w jakimś cały czas systemie własnych przekonań, własnych doświadczeń, własnych myśli, własnych kompetencji i one prowadziły cię do tego miejsca, w którym jesteś obecnie, to jeśli to miejsce chcesz zmienić, chcesz iść raptem w inną drogę, tak jak tutaj pisała jedna z dziewczyn, że jest na administracji, ale to nie jest docelowo jej miejsce, to jeśli chcesz to miejsce zmienić, to prawdopodobnie musisz coś zmienić w sobie. Musisz prawdopodobnie być może nabyć większe kompetencje, być może zadbać o doświadczenie, być może zbudować swoją wiarygodność, być może w jakiś sposób skomunikować się z twoim odbiorcą, którym może być na przykład twój potencjalny pracodawca, niż tylko i wyłącznie kierować się tym, co robiłaś do tej pory. Julia jeszcze tutaj dodała nam jedną rzecz. Taka sytuacja często też występuje na przykład na Instagramie. Na początku sławna osoba przedstawia różne rzeczy na swój sposób, tak jak sama to widzi, a później dopasowuje się do oglądających, pyta, co chcieliby oglądać w relacjach, na profilu. I z jednej strony to jest przykre, bo tak jakby człowiek już nie jest sobą, jest obrazem wytworzonym przez innych ludzi. Tak mi się skojarzyło z marką osobistą. Dzięki Julia, że to wniosłaś. Pewnie do tego jeszcze się będę odnosić w kontekście tego, co mam dla was dzisiaj przygotowane. Ale teraz model 3S. Czy jesteście gotowe już go poznać? Mam nadzieję, że tak, więc na czacie napiszcie tak, żebym ja wiedziała, że mogę ruszyć dalej. Że ten już, to podłoże, tą informację, wszystkie macie dane i chcecie poznać ten model 3S. Super, mam na czacie całkiem dużo taków, więc idę w takim razie z modelem 3S. No dobrze, i w takim razie z model 3S. Pierwsza rzecz do modelu 3S. Moje drogie, pierwszy S. Samoświadomość. Żeby móc budować markę osobistą. Wiecie, ja jestem PR-owcem, jestem z wykształcenia, z nagrodami na koncie i tak dalej. Jestem marketingowcem, marketing trochę później do mojego życia trafił. I szczerze powiedziawszy, trafiały do mnie klienci, którzy chcieli obuduj mnie produktami, ofertą buduj mnie, zrób ze mnie kogoś. Tylko wiecie, takie mam poczucie, że jeśli zrobię z kogoś kogoś, to tam w środku tak naprawdę zostaje wydmuszka. Zostaje coś, co jest puste. Jeśli ty jesteś pusty, to co chcesz dać światu? Co chcesz ten świat wnieść? Po moim przekonaniu też będzie pustka. Że te produkty, tak jak tutaj pisała Julia, być może obronią się przez jakiś czas. Natomiast z konsekwencji długofalowego działania może tak już nie być. Ludzie poczują, że coś jest niespójne z tobą i nieautentyczne i nie będą przy tobie. I nie będą chcieli z tobą współpracować.
nie będą Ciebie widzieli jako osobę, która może być w ich zespole. W związku z tym w marce osobistej wszystko zaczyna się od samoświadomości. Ja to nazywam również DNA marki. Poznaj siebie, czyli tak naprawdę zastanów się, kim jesteś i jak chcesz zostać zapamiętana przez innych. I nie mówię zapamiętana w kontekście, że już dzisiaj kładziemy się do trumny i umieramy, bo to nie o to, o tego chodzi, tylko jakie skojarzenia twój temat ludzie mają mieć. Co takiego ważnego jest w tobie? Co takiego mogłabyś dać światu, dać innym, żeby na przykład zmienić swoje rezultaty, które dzisiaj masz? Albo zmienić swoją drogę zawodową, która być może 3 miesiące temu jeszcze była aktualna, ale świat tak bardzo się zmienił przez te 3 miesiące, że ona dzisiaj jest kompletnie inna i trzeba się dopasować do tego, co daje świat, do sytuacji, jaką dzisiaj mamy. I to być może nie będzie najprostsza rzeczy. Natomiast jeśli nie wyciągniesz tego z siebie, tylko będziesz szukała na zewnątrz, jeśli będziesz szukała tego w rodzicach, w koleżankach, kolegach, to prawdopodobieństwo, że na koniec swojego życia powiesz, że to jest moje życie, przeżyłam je szczęśliwie, jest bardzo małe. Bo może to jest czas powiedzieć w końcu innym, przestańcie za mnie decydować, bo nie umrzecie przecież za mnie. Wiem, to jest ostre, ale chciałabym, żebyś każda z Was pomyślała o sobie jako o największym zasobie, jaki dzisiaj macie. Więc wróćcie do siebie. Zbudujcie tą podstawę, która jest najważniejsza w budowaniu marki osobistej, którą już macie, tylko być może ona jest schowana bardzo głęboko. I być może przez to pozwalamy innym budować naszą ścieżkę kariery, naszą ścieżkę życia. A to przecież jest wasze życie. Bo na końcu to nie oni za was umrą, tylko wy umrzecie za siebie. I ja bardzo bym chciała, żebyście na końcu tego życia powiedziały: kurde, to było fantastyczne życie. Byłam świetna. Zrealizowałam się na wiele sposobów. Nawet jeśli próbowałam, coś nie wychodziło, to przynajmniej wiedziałam, że to było te 1000 prób, które nie wychodzi, ale jedna wyszła. Poznałam 1000 dróg, które nie służyły mi, ale za to ta 1001 droga to była właśnie ta droga, która może prowadzić mnie dalej, dzięki której ja czuję się spełniona. Potraktujcie swoje życie jako test, jako testowanie różnych możliwości, bo dzięki temu też będziecie marką osobistą, autentyczną i spójną. I oczywiście mam dla Was kilka takich pytań strategicznych, które warto sobie zadać w tym procesie budowania samoświadomości. Po pierwsze, jeśli dzisiaj jesteś na studiach i jeśli dzisiaj masz taką sytuację, że na tych studiach jest wiele osób na jednym kierunku, to zastanów się w takim razie, czym się wśród nich wyróżniasz. Co jeszcze mogłabyś zrobić? W jaki sposób zaprezentować się? Jaka twoja cecha osobowości? Może twojego doświadczenia? Może masz jakieś kompetencje jeszcze ukryte, których nie wiesz, a które trzeba w tej ciszy swojej poznać wewnętrznej? Będzie cię wyróżniała od innych. Bo ten wyróżnik prawdopodobnie będzie tym, co będzie chciał zobaczyć twój potencjalny pracodawca. A może to będzie również to, co spowoduje, że ty stwierdzisz, że ja nie chcę pracować u kogoś. Ja dzisiaj mam szansę na to, żeby budować samodzielnie biznes. Bo wiecie, dzisiaj kariery robią ludzie, którzy mają po kilkanaście lat. Nie trzeba czekać do 40, żeby dzisiaj założyć własną firmę. Czytałam niedawno o chłopaku, zapomniałam w tej chwili jego nazwisko. Chłopak założył aplikację, która pomaga rekrutować do przedszkoli na rynek tak naprawdę usług komercyjnych, edukacyjnych. Pozwala rekrutować dzieciaki i on z tego tytułu ma już kilka milionów złotych zarobionych. Dzisiaj ma 21 lat. On nie czekał, co on przyniesie rynek i pracodawca. On zaczął to rynku tworzyć sam. Więc czym ty się wyróżniasz? Jaką masz kompetencję, umiejętność? Może jaką masz cechę osobowości, która powoduje, że będziesz inna, że będziesz jakaś? Bo ty musisz być specyficzna, czyli jakaś, żeby inni z tobą szli, ale też, żeby przekonywać innych do tego, że warta jesteś ich uwagi, że warta jesteś tego, żeby cię mogli zatrudnić, żeby mogli z tobą po prostu nawiązywać relacje i budować biznesy.
tutaj z Facebooka jest taka informacja, motywujesz mnie, Justyna, chcę być marką autentyczną i spójną. Dzięki wielkie, to Agnieszka napisała. Na Facebooku nas w tej chwili podobno ponad 60 osób ogląda. Dzięki serdeczne dziewczyny, tutaj organizatorki za pełną informację. Dzięki temu jestem na bieżąco też z Facebookiem, dzięki Wam. Zadaję Wam te pytania, ponieważ Wy odpowiedź na wszystkie pytania macie w sobie. Tylko czasami nie zadajecie sobie pytania. Więc ta odpowiedź nie ma szans ujrzeć światła dziennego. Nie ma szans zainspirować Ciebie do poszukania w Tobie rzeczy, które mogą inspirować innych. Jeśli już wiesz, czym się wyróżniasz, to zdefiniuj, zastanów się, kim chcesz być dla swoich odbiorców, dla swojej grupy rówieśniczej, ale też dla swoich odbiorców w kontekście Twojego przyszłego pracodawcy, rynku pracy. Kim Ty chcesz być? Inspiratorem? Osobą, która zmienia świat? Która daje nowe rozwiązania? Która wnosi wartość? Która szuka rozwiązań? Kim Ty chcesz być w kontekście swoich odbiorców i w kontekście Twoich pracodawców? Bo za moment prawdopodobnie na rynek pracy wejdzie znowu kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Czym chcesz się wśród nich wyróżnić? Kim chcesz dla nich być? Pytanie strategiczne, co chcesz po sobie zostawić? Jaką wartość chcesz wnieść na świat? To mówiłam w kontekście opowieści tej samoświadomości. Co powiesz na końcu swojego życia? Co powiesz sobie za 10 lat? Co powiesz sobie za 5 lat? Co powiesz sobie na Wigilii 2020 roku, czyli za kilka miesięcy? Co dzisiaj po sobie zostawiasz? Za co inni mogą być Ci wdzięczni? Bo jeśli jesteś pełna, jesteś wartościowa, to oznacza, że ludzie dookoła mają prawo być Ci za coś wdzięczni. Więc za co oni mogą być Ci wdzięczni? Co im takiego dajesz? To jest ten poziom pierwszy budowania samoświadomości, poziom pierwszy budowania marki osobistej. I może spodziewałaś tutaj w tym momencie jakiejś definicji, jakiejś rzeczy, które ja Ci powiem, misja, wizja, wartości. Pewnie też byś to miała, gdybyś ze mną ćwiczyła, gdybyś ze mną spotykała się na mentoringach. Natomiast tutaj chcę dać Ci inspirację, taką, żebyś poszukała tego, co najważniejsze w sobie. Nie realizowała czyjejś legendy, bo tak jest wygodniej, bo my jesteśmy też trochę leniwi, jak nam inni coś każą, to nawet czasami jak się burzymy, nam jest niewygodnie, to i tak wolimy zrobić, bo w końcu odpowiedzialność oni będą ponosić. Guzik, prawda. Odpowiedzialność ponosi w dalszym ciągu Ty za swoje życie. Więc mam nadzieję, że poszukasz tego, co najpiękniejsze, tego, co jest tym wyróżnikiem w samej sobie, bo tam to już dzisiaj jest. Dobra, to teraz drugie S. Jakże ważne drugie S. Drugie S to jest społeczność. I to jest społeczność rozumiana w kontekście tego, poznaj swojego klienta, czyli kim jest Twój partner biznesowy bądź pracodawca. Bo jeśli dzisiaj chcesz mieć jakąś karierę, chcesz jakąś drogę przed sobą roztoczyć, to ważne, żebyś wiedziała, kto jest osobą, grupą osób, która decyduje o Twoim być lub nie być. Jeśli takie osoby oczywiście są w kontekście na przykład pracy w jakiejś firmie. I przejdę od razu do pytań tutaj strategicznych, bo w tych pytaniach strategicznych pojawiają się takie rzeczy. Po pierwsze, jeśli chcesz pracować w korporacji, jeśli chcesz pracować w jakiejś firmie u kogoś, to czy Ty na pewno rozumiesz wyzwania swojego klienta? Bo on się staje Twoim klientem. Ta osoba, która ma Cię zatrudnić, staje się Twoim klientem, co oznacza, że Ty stajesz się sprzedawcą dla niego. Sprzedawcą samej siebie. Sprzedajesz mu taką wizję, która dla niego powinna być atrakcyjna. I czy jest ta wizja w punkt? W związku z tym, czy Ty znasz wyzwania swojego klienta? Czy Ty znasz wyzwania, z jakim dzisiaj rynek się mierzy? Czy na przykład aplikujesz dzisiaj, ja dostałam niedawno aplikację taką, wiecie, od osoby, niedawno całkiem, że chce u mnie być zatrudniona, graficzka, bo to była dziewczyna też,
chcę być zatrudniona, tam jakieś, nawet wysłała swoje portfolio, co się rzadko zdarza, no i rozmowa. Ale ona nie zapytała się mnie wcześniej, czy ja na przykład nie mam sytuacji takiej i nie zastanowiła się, tylko stwierdziła, że się rozwijamy. No to się rozwijamy. Zależy, gdzie, na który element branży patrzysz, danej branży, bo może być bardzo różnie. I okazało się, że ja oczywiście zatrudniałam wtedy osoby, ale akurat nie poszukiwałam graficzki. Natomiast tak sobie myślę, że jak my często wysyłamy aplikacje, nawet nie zastanowimy się, czy pracodawca dzisiaj, potencjalny pracodawca nie ma na przykład wyzwań związanych z utrzymaniem obecnych swoich pracowników. I czy dla niego nie lepiej jednak będzie zostawić zespół, który ma obecnie, bo mierzy się z wyzwaniami różnymi finansowymi, żeby utrzymać chociażby firmę i zatrudniać kogoś nowego. Więc wracamy do punktu pierwszego, o twojej samoświadomości. Jaką inną kompetencję możesz wnieść? Jakim rozwiązywaczem problemu może być dla tego pracodawcy potencjalnego, żeby chciał ciebie zobaczyć u siebie w zespole? Czy rozumiesz w ogóle tematy związane nie tylko już dzisiaj z twoją działką, którą masz robić? To już dawno przestało mieć znaczenie. Ale czy w ogóle rozumiesz tematy związane z funkcjonowaniem biznesu? Czyli czy patrzysz szeroko? Opatrzenie tylko i wyłącznie moją działką może powodować, że ta perspektywa jest bardzo, bardzo wąska i będziemy mieć bardzo dużo sytuacji, kiedy dostaniemy informację nie, ciebie nie chcę. Kiedy spojrzymy szerzej na biznes, na funkcjonowanie biznesu, to się może okazać, że dając tego swoją działkę, w której czujemy się, że będziemy dobrzy, bo być może jeszcze nie masz doświadczenia, więc jeśli nie masz doświadczenia, to tylko możesz czuć na razie, że będziesz w tym dobra, ale możesz poszerzyć swoją perspektywę i możesz połączyć różne kropki i dać coś, co będzie właśnie tą innowacją dla tego potencjalnego twojego pracodawcy. No i kolejna rzecz. Czy w ogóle wiesz, jak ten pracodawca radzi sobie z wyzwaniami, które są na rynku pracy obecnie, które są na rynku gospodarczym, w gospodarce? Czy wiesz, jak funkcjonuje ten biznes, do którego chcesz się dołączyć? I co się dzieje w ogóle w tej branży? Bo kryzys kryzysem i ten kryzys, który mamy obecnie, pewnie wychodzenie z niego będzie trwało co najmniej 2 lata, jak nawet nie dłużej. Ale wiecie, ja mam takie powiedzenie, że w kryzysie rodzą się też fortuny. I nie każda branża w tym kryzysie upada. I są dalej branże, które się rozwijają. Notabene badania z 2008 roku, z tego kryzysu, z tamtych czasów, pokazały wyraźnie, że jeśli patrzymy na rynek i na rynku mamy takie 3 segmenty. Segment tani, średni i ten segment najwyższy, najwyższą półkę i drogą, luksusową półkę. To 2008 rok nam już pokazał, to jest zbadane, że najlepiej w dalszym ciągu rozwijał się segment dóbr luksusowych oraz segment ten, gdzie jest tani. Wtedy tylko trzeba dużo rzeczy na ten segment wyłożyć, bo to jest segment typu Biedronka, znacie Biedronkę. Natomiast jak jesteś w segmencie średnim i twój pracodawca przy w segmencie średnim, to być może on ma w tej chwili 2 wyjścia. Albo aspirować do segmentu luksusowego, iść na tą półkę z górną, albo będzie go czekał upadek, zejść do tego segmentu bardzo niskiego albo po prostu bankructwo. Więc to jest bardzo ważne, żeby zastanowić, co dzieje się w tej branży, ale też nie brać wszystkich branż tak samo, bo one tak samo nie funkcjonują. Bo są branże, które dzisiaj faktycznie mają duże trudności i są branże, które dzisiaj rozkwitają. Może któraś z tych branż to jest branża, do której ty chcesz trafić. Nie wiem tego. Czy macie teraz jakieś pytania? Moje drogie, mieliśmy 2 S już, samoświadomość oraz społeczność. Za chwilę przedstawię 3 S, ono będzie największe. Najwięcej sobie o nim popowiadamy, natomiast teraz chciałabym zamknąć te 2 S, pierwsze S, czyli samoświadomość i społeczność. Jeśli macie pytania, to jest moment na pytania. Proszę, zadajcie mi je tutaj w czacie, żebym wiedziała, czy czacie na Facebooku, czy czacie na Zoomie, jakie pytania są. I za momencik odniosę się do tego trzeciego dużego punktu, dużego elementu budowania marki osobistej w kontekście naszego wejścia na rynek pracy. Tylko dajcie mi teraz znać, czy macie jakieś pytania, bo chciałabym to wiedzieć, żebyśmy mogły wejść na trzecie S. Na model 3S. Na razie w czasie widzę cicho, ale jak zwykle rozumiem, że chwila jest opóźnienia, że musicie też napisać. W związku z tym czekam,
Czy coś chcecie dopowiedzieć do tego budowania samoświadomości oraz do budowania społeczności, czyli w kontekście w tym momencie naszego klienta, który jest naszym pracodawcą, bądź naszym partnerem biznesowym, przecież możemy rozwijać też biznesy. Nie tylko musimy myśleć o pracodawcach, ale także możemy myśleć o biznesach własnych dzisiaj. A wejście dzisiaj na rynek przedsiębiorcy, na ścieżkę przedsiębiorcy jest naprawdę bardzo, znaczy nie kosztuje drogo, tak powiem. Także dajcie mi znać w czacie, czy wszystko jest w porządku, czy możemy przechodzić do już ostatniego S i do tego S, które zajmie nam najwięcej czasu i w tym S chciałabym Wam trochę popowiadać. Jak nie, to napiszcie przynajmniej trójeczkę na czacie, to będę wiedziała, że mam przechodzić do trzeciego S. Albo trójeczka, albo komentarz do tych wcześniejszych dwóch odpowiedzi. Trójeczka, Agata pisze trójeczka, ale Agata jesteś jedna, więc czekam na jeszcze przynajmniej ze dwie osoby, żeby trójeczka była, wtedy ruszymy do trzeciego S. Kto tam jeszcze się wysili, żeby trójeczkę wpisać? Dobra, Agata, pomyślę sobie, że jesteś przedstawicielką całości, ale jest już Justyna, jest już Paulina, jest trzy razy S, więc w takim razie przechodzimy. Julia pisze, a co mogą zrobić dzisiaj, już teraz, żeby przybliżyć się do wyznaczonego celu związanego z marką osobistą? Julia, napisz jeszcze na czacie dokładnie, o jaki cel chodzi, żebym mogła tego się odnieść. Wtedy będzie dla mnie zrozumiałe, bo w tej chwili pytanie jest dla mnie niezrozumiałe. A jeśli dookreślisz, to ja wrócę do tego pytania, tylko dookreśl, proszę Cię, Julia, a ja przechodzę do trzeciego S, pamiętając o Twoim pytaniu. Ja je zawieszam w tym momencie, natomiast być może nawet trzecie S dać odpowiedź, bo trzecie S, moje drogie, to jest sposób komunikacji. Czyli bądź tam, gdzie jest Twój klient, komunikuj się z nim tak, jak on się komunikuje. I teraz pytanie, czy Wy wiecie, gdzie jest Wasz klient, czyli Wasz potencjalny pracodawca? Czy on jest na Facebooku, Instagramie, czy on jest na LinkedInie? Czy może na YouTubie? Czy wiecie, gdzie jest Wasz potencjalny pracodawca? Bo jeśli chcesz się z nim komunikować, to w komunikacji są kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, ważna rzecz, czy słuchasz swojego odbiorcę w ogóle? Bo jeśli wiesz, gdzie on jest, czy rozumiesz miejsca, w których on bywa, na przykład na LinkedInie, to na LinkedInie powinna Ci być obecna. I wiem, że macie warsztat jeszcze związany z LinkedInem i o LinkedInie będzie się dużo mówić, więc ja dzisiaj go tak trochę mniej potraktuję, żeby nie zabierać przestrzeni osobie, która będzie po mnie prowadziła warsztat. Natomiast opowiem tylko o Facebooku, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Facebook, moje drogie, jeśli jesteście na Facebooku, jeśli jesteście na Instagramie, w ogóle nie tylko na Facebooku, na Instagramie, Facebooku, jeśli jesteście na TikToku, to pamiętajcie, że Wasze profile prywatne są tylko z nazwy prywatne. W tych miejscach, nawet jak macie profile prywatne, to jednak jest to tak zwana ziemia wydzierżawiona, bo tam regulaminy, które obowiązują, są regulaminami każdego z tych medium. To znaczy, że nie do końca wyrządzicie i nie do końca możecie wszystko zaprezentować. Jak rozmawiałam z moimi dziewczynami, które były u mnie hostesami, to bardzo często, jak poprawialiśmy ich sposób komunikacji właśnie z potencjalnymi pracodawcami, jak ja mówiłam dziewczynom, mówię, kurczę, zobacz, co ty masz na swoim Facebooku. Jeśli przyjdzie, bo zwykle na takie akcje są hostesy, przychodzą też członkowie zarządu, przychodzą dyrektorzy, przychodzą osoby, które są ważne w danej firmie. I mówię, jeśli ten człowiek, spodobasz mu się, że nawet mówisz elokwentnie i opowiadasz się w sposób, który jest dla niego zrozumiały i umiesz powiedzieć coś więcej na temat jego firmy, jeśli on będzie chciał wejść na Twój profil na Facebooku, to co on tam zobaczy? I dotyczy to każdego profilu w mediach społecznościowych. Dzisiaj, jeśli byście popatrzyły na rynek rekruterów, a ja miałam przyjemność też się niedawno spotkać z Czarkiem, wyleciało mi nazwisko, szefem jednej z największych firm rekrutacyjnych headhunterskich w Polsce, i on powiedział, że oni w tej chwili sprawdzają 100% osób, które zatrudniają dalej w mediach społecznościowych. Dwa, są sytuacje, że ludzie nie mogą awansować za to, co się dzieje w ich mediach społecznościowych, bo na przykład pani, która może awansować na dyrektora, w mediach społecznościowych prezentuje się w sposób nieadekwatny do stanowiska dyrektora. Więc w jaki sposób ty się dzisiaj prezentujesz? Jeśli dzisiaj 100% ludzi w czasie rekrutacji sprawdza twoje media społecznościowe, nie tylko twoje CV, co tam dzisiaj znajdzie? Czy znajdzie Ciebie tylko z imprezy, z kolejnej dyskoteki? Czy znajdzie Ciebie w dyskusjach merytorycznych? Czy udzielasz się w ogóle? Bo tutaj też Julia się pyta, chym to znaczy właśnie cel jest nieokreślony jak na razie. To jest takie odległe marzenie. Chciałabym po prostu kiedyś mieć coś takiego swojego.
Julia, napisz też do mnie prywatnie, to ja myślę, że z Tobą mogę porozmawiać o tym prywatnym, jak to na prywatny można pracować. Macie też adres mojej strony justynakopeć.pl, wejdźcie, tam jest formularz kontaktowy, możecie zawsze do mnie napisać. Natomiast jeśli wracamy do tego Waszego domu, czyli do Waszych mediów społecznościowych, które my często traktujemy w sposób taki trochę niepoważny, przecież to są media społecznościowe, więc co tam się może wydarzyć? Ale jeśli weźmiesz do tego jeszcze jedną rzecz, o której mówiłam przed chwileczką, statystyki, które pokazują, że dzisiaj 97% osób, które są rekrutowane, są sprawdzane w mediach społecznościowych, a tak jak mówi Czarek, to jest 100% u niego w agencji, to co ty dzisiaj masz na swoim Facebooku? Czy masz tam swoje prawdziwe imię i nazwisko? Czy masz tam prawdziwe swoje zdjęcie? I to nie jest zdjęcie koniecznie, gdzie robisz dzióbek albo pieska i kotka. Tylko takie zdjęcie, które cię wspiera w sposób biznesowy, które daje ci szansę na to, że pracodawca na ciebie spojrzał i stwierdził, no kurczę, po samym wyglądzie jest to dziewczyna, która jest warta zauważenia. Mówi się, że obraz znaczy tyle, co 1000 słów. Więc w jaki sposób ty obrazami komunikujesz się dzisiaj z ludźmi? Co jest na twoim zdjęciu w tle w mediach społecznościowych? Jak się dzisiaj tam przedstawiasz, co sobą reprezentujesz? Bo jeśli wiesz, że twój pracodawca dzisiaj potencjalnie jest na LinkedInie, a ty do tej pory LinkedIna traktowałaś jako medium z brodą, no to możesz go dalej tak traktować i ignorować. Tylko tam są ludzie, którzy dzisiaj szukają pracy i zatrudniają innych. Więc może warto jednak do tego LinkedIna spojrzeć troszeczkę inaczej i pomyśleć sobie, okej, skoro tam jest mój potencjalny pracodawca, to ja wejdę, założę konto, pokażę się w sposób profesjonalny na tym koncie na LinkedInie, zacznę nawiązywać relacje w grupach dyskusyjnych, które na LinkedInie przecież są i może się okazać, że zacznę na przykład obserwować i wchodzić w komunikację z osobami, które są znaczące w organizacji, do której chcę dołączyć za moment. Jeśli tak na to spojrzysz, to się może okazać, że zanim przyjdziesz do swojego potencjalnego pracodawcy na rozmowę rekrutacyjną, on cię już będzie kojarzył i będzie cię już znał. I ta droga jest naprawdę drogą szybką do tego, żeby być zatrudnioną, jeśli udzielałaś się merytorycznie. Bo mówienie tylko, to nie jest medium dla mnie, w dalszym ciągu nic nie zmieni. Bo tam są w dalszym ciągu ludzie, którzy zatrudniają innych. I są ludzie, którzy poszukują pracy. I jeśli chcesz być jedną z tych, która będzie cały czas twierdziła, że to nie dla mnie, to pokazywałam ci tą drogę. Do tej drogi doprowadziły cię jakieś rzeczy, jakieś twoje przekonania, jakieś twoje dotychczasowe działania. Jeśli chcesz zmienić tą swoją drogę, to być może musisz też się pogodzić z LinkedInem i wejść w świat komunikacji, który może czasami nie jest wygodny. Notabene. Spójrz też przyjaźniejszym okiem na Facebooka. Tak, wiem, że to nie jest medium wprost rekrutacyjne, ale Facebook jest medium, które się starzeje razem z nami. I kiedy ja wchodziłam na Facebooka, zakładałam konto w 2009 roku, czyli mam już 11 lat, to widzę, że to medium rośnie razem ze mną. I widzę, że tam jest więcej osób, które są w moim wieku. Osób, które dzisiaj mają własne firmy, własne organizacje. I na Facebooku też jest bardzo dużo różnych grup, które zrzeszają różne branże, przedsiębiorców, w których nie tylko są głupawki, ale także są merytoryczne dyskusje. I może też czas trochę pogodzić się z Facebookiem, a nie być tylko na Snapchacie i na TikToku. Nie wiem, to jest twoja droga, ty podejmujesz decyzję. Tylko zastanów się, czy te decyzje będziesz podejmowała tak, jak chcesz rozwijać swoją przyszłość. W którym kierunku chcesz iść? I czy na pewno podążasz swoim odbiorcą? Bo jeśli masz sposób mieć komunikacji, w którym dasz się poznać swojemu odbiorcy, czyli swojemu potencjalnemu pracodawcy, to ważne, żebyś była tam, gdzie on jest. Dzisiaj mówi się w biznesie, jak ja pracuję z markami osobistymi, że żeby ktoś kupił twój produkt, na przykład jak buduję portfolio, olejki sprzedażowe klienta, to mówi się, że potrzeba dzisiaj kilkudziesięciu punktów styku z twoim klientem. I jeśli pomyślisz twoim pracodawcy jako przyszłym kliencie twoich usług, bo przecież będzie to płacił, de facto jest twoim klientem, ty jesteś sprzedawcą swoich usług, twojego czasu. Jeśli pomyślisz, że on jest twoim klientem,
to o ile zwiększysz swoje szanse na zakup Twojej usługi w postaci Twojego czasu pracy, który mu poświęcisz na dane rozwiązania, które będziecie razem pracowywać? I czy to jedno spotkanie na rozmowie rekrutacyjnej na pewno wystarczy? W kontekście tego, co mówiłam, że dzisiaj rynek pracy zmienia i niestety zaczyna być znowu rynkiem pracodawcy. Więc może warto zadbać o te punkty styku na mediach społecznościowych. Nie wiem, zastanów się. Daję Ci znowu do przemyślenia kolejną rzecz, która może będzie ważna w kontekście Twojej komunikacji z potencjalnym pracodawcą. Jak prowadzić swoje profile? Przede wszystkim zadbaj o to, żebyś Ty była spójna z sobą, ale też, żebyś miała równowagę pomiędzy rzeczami prywatnymi a zawodowymi, które być może są w Twoich zainteresowaniach już dzisiaj. Bo jeśli jesteś na studiach, to można napisać na Facebooku: kurczę, okiem na przykład studentki. Profesor jakiś powiedział dzisiaj to i to. W mojej ocenie to wygląda trochę inaczej. Albo wręcz podnieś to. Buduje przez to też swoją wiarygodność. Bo wiarygodność jest jednym z głównych czynników, która wpływa na to, że to Ty będziesz tą osobą wyróżnioną ewentualnym etatem, a nie ktoś inny. Jeśli ją potrafisz zbudować. Jeśli potrafisz nawiązywać do tego, co się dzieje tu i teraz. Jeśli potrafisz podeprzeć się autorytetami innych osób. Jest tak zwany w marketingu efekt halo. Skorzystaj z tego efektu. Być może dzisiaj jesteś tutaj na spotkaniu. Te spotkania są warsztaty codziennie dla Was przez ten tydzień. To może czas najwyższy na przykład na Facebooku, zamiast tylko wpisywać, nie wiem co wpisujesz, oczywiście zgaduję, jakiej rzeczy z tu i teraz, to pisać właśnie tu i teraz, ale w kontekście Twojego rozwoju. Że ja właśnie się rozwijam. Że sobie robisz zdjęcie na tle Zooma, jestem na warsztatach. Uczę się, jak budować markę, bo chcę być kompetentna w przyszłości, przynajmniej jako osoba kompetentna, odbierana w przyszłości. Pamiętacie te skojarzenia, które budujemy, bo marka są te skojarzenia. Więc w jaki sposób Ty się będziesz przedstawiać i jak będziesz budować swoją wiarygodność? Jest to bardzo ważne w kontekście tego, co pracodawca może Ciebie chcieć. Czy na przykład byłaś na jakichś wykładach, szkoleniach poza normalnym cyklem życia studenckiego, normalnym cyklem nauczania? Czy rozwijałaś swoje kompetencje, które w przyszłości mogą Ci się przydać do tego, żeby pracować w miejscu, które jest dla Ciebie miejscem wymarzonym? Bo jeśli to będziesz też opisywała na Facebooku, budujesz swoją historię, budujesz też punkty styku z tymi, którzy potencjalnie mogą być Twoimi pracodawcami. I wiesz, ja często robię takie ćwiczenie dla moich klientów, z którymi pracuję. Oni się często bardzo burzą z tym ćwiczeniem. Natomiast zastanów się, bo może to ćwiczenie jest też dla Ciebie ćwiczeniem. W kontekście budowania samoświadomości, budowania sposobów komunikacji, społeczności, czyli tego klienta, pracodawcy. Napisz do swoich kilku znajomych, trochę dalszych, najlepiej nie za bliskich. To też bliscy też mogą oczywiście być. Jak oni Cię postrzegają? Zadaję takie pytanie. Ja zadaję jeszcze moim klientom, z którymi pracujemy, są to często oczywiście przedsiębiorcy, trenerzy, liderzy, członkowie zarządów, taką prośbę jeszcze jedno pytanie. Napisz, zadaj pytanie, żeby on, ta osoba powiedziała Ci własnymi słowami, czym się jego zdaniem zajmujesz. No i tutaj moje drogie, czasami wychodzą takie chocki, klocki, że to po prostu zaskakujące jest. Naprawdę, miałam architekta, który po prostu według ludzi zajmował się fotografią, zajmował się turystyką i innymi rzeczami. Ja byłam architektem. Naprawdę. Bo taki komunikat o sobie dawał po prostu. Więc Ty zastanów się i może zrób takie właśnie ćwiczenie, może niż nie zastanawiać, tylko zrób ćwiczenie. Napisz swoich znajomych, jakie skojarzenia oni mają z Tobą. Na Twoim profilu na Facebooku, na Twoim profilu na Snapchacie, na Twitterze. Te Twitterze nie, Twitter jest w Polsce mało popularny. Na TikToku, na YouTubie. Co mogą o Tobie myśleć? Jaką wartość może wnosisz w ich życie? I postaraj się to przyjąć. Po prostu tak przyjąć. Nie komentować negatywnie, pozytywnie. Przyjmuję, bo najwidoczniej tak jestem postrzegana. Takie skojarzenia są wobec mnie. Jeśli będziesz miała ten zbiór już różnych skojarzeń, zastanów się, czy te skojarzenia Ciebie wspierają w kontekście Twojej dalszej pracy zawodowej, czy też Ciebie osłabiają, bo jeśli Ciebie osłabiają, no to prawdopodobnie musisz coś zmienić w swojej komunikacji, w mediach społecznościowych przede wszystkim. I jeśli to Ciebie już osłabia, to znaczy, że Twoja wiarygodność prawdopodobnie nie do końca jest dobra.
prawdopodobnie ten poziom jej jest trochę za niski, więc może warto zacząć się przyglądać, zacząć ją budować. Nawet w kontekście efektu halo. Efekt halo też mówi o tym, że oczywiście może mieć ze skojarzeniami, ale to jest także efekt aureoli, który jeśli jesteś jakąś osobą, która jest znana, jest osobą publiczną i robisz sobie z nią zdjęcie, to tak jakby kawałek tej sławy przechodził na ciebie. Więc jeśli chcesz budować taką swoją wiarygodność i byłaś na jakiejś konferencji naukowej, gdzie występowały osoby z branży, której ty chcesz w przyszłości znaleźć pracę, to może czas nie iść na przerwę obiadową, gdzieś obiad w tym czasie, tylko podejść do któregoś z tych wykładowców, zapytać się, podziękować za wykład i zapytać się na koniec, czy mogę sobie z panem, panią zrobić zdjęcie i to zdjęcie publikować. Ja też tak robiłam, mam zdjęcia z Jackiem Canfieldem, z Brianem Tracy, z Johnem Steve Maxwellem i to są światowe tuzy leadershipu, sprzedaży, rozwoju osobistego, ale także z polskimi osobami. Takie zdjęcia sobie robiłam. I nie każdy nawet dzisiaj opublikowałam, bo moja marka też jest już na tyle mocna, że nie muszę tego robić. Ale jak jesteś na początku drogi, to może warto skorzystać już z tego efektu aureoli od kogoś innego, żeby zbudować swoją wiarygodność. I żeby raz na jakiś czas w tych różnych postach prywatnych opublikować także ten post z osobą, która jest w twojej branży rozpoznawalna. No dobrze, to jeszcze widzę na czacie. Julia jest dzisiaj najbardziej aktywna. Julia pyta, sama często myślę o tym, że zadawać takie pytania ludziom, ale myślę, że tutaj ludzie są podstawieni pod ścianą i mało kto odpowie zupełnie szczerze. Zalety łatwo jest powiedzieć, ale gorzej z wadami. Julia, i to w ogóle do was dziewczyny, my kobiety, bo jestem kobietą, jakby nie patrzeć, mamy taką wredną cechę. Niestety ta cecha spotykana jest u wszystkich kobiet, niezależnie od tego, czy jesteśmy młode, starsze, czy jesteśmy dyrektorkami, sprzątaczkami, jakimkolwiek jest w tym stanowisku. Ta cecha powoduje, że my potrafimy powiedzieć tysiące rzeczy dobrych o innych ludziach, a o sobie nie. I siebie często deprecjonujemy. Jeśli chcesz mieć narzędzie, które bardzo mocno pomoże ci w kontekście budowania twojej samoświadomości, ale też takiej pewności siebie, nie egoizmu, zwykłej pewności siebie, to zacznij robić sobie takie małe narzędzie, postaw sobie takie wyzwanie 30-dniowe. Ja to robię, powiem wam, od kilku lat i naprawdę mi to sprzyja. U mnie to się nazywa dziennik lidera, ale u was też można nazywać dziennik wdzięczności. I podziękuj sobie za ten dzień, który właśnie mija, bo się to robi wieczorem. Za co może być wdzięczna? Czasami są takie trudne dni, kiedy nie widzimy żadnej rzeczy, która jest pozytywna. Więc wtedy podziękuj przynajmniej sobie za jedną rzecz, że stałaś z łóżka. Że tego dnia przynajmniej się obudziłaś, bo mogłaś się nie obudzić, a się obudziłaś. I mówię o tym też w kontekście takiej neuronauki, która jest mi również bliska, że tak jesteśmy skonstruowani od wielu, wielu pokoleń, że mamy w mózgu takie dwa ośrodki i oba są bardzo nam potrzebne. Ośrodek bólu i ośrodek przyjemności. Ośrodek bólu oczywiście był po to potrzebny od czasów już prehistorycznych, żeby człowiek mógł reagować na zagrażające niebezpieczeństwo, żeby uciekał przed zwierzęciem, które go goni, żeby uważał na to, że jak wejdzie w kaktusa, to sobie całą nogą tam nie stanął, bo już mały dotyk tego kaktusa sprawi tego ciernia, że on po prostu dalej nie pójdzie. I z efektem bólu i przyjemności, z tymi dwoma środkami jest taka mała historia. Jeśli ty dzisiaj miałaś cały dzień fantastyczny, przyjemny i cudowny, a na koniec tego dnia pokłóciłaś się z koleżanką, to jedyna rzecz, którą będziesz pamiętała, to ta kłótnia z koleżanką. Ponieważ w mózgu naszym taka rzecz ci dalej wydarza, że my ból odczuwamy 5 razy silniej niż przyjemność. Więc żeby nie odczuwać tego bólu aż tak mocno, bo on raczej nie jest przeważający w naszym życiu. Jeśli jest przeważający, to wiecie, na skrajnościach jakbyśmy byli, to byśmy byli w szpitalach psychiatrycznych. Natomiast jeśli jesteśmy jednak w bólu, to może warto jest zrobić sobie dziennik wdzięczności, który pokaże nam wdzięczność za to, za co możemy być wdzięczni w swoim życiu. Za dobrą rozmowę, za dobre ciastko, lody. Za to, że udała nam się rozmowa, że napisałam post, za to, że jestem dzisiaj z wami tutaj na tym spotkaniu online'owym. Żeśmy podbudowali trochę siebie w kontekście tego, że my i tak naturalnie siebie bardzo mocno deprecjonujemy. Żeśmy mogli poczuć taką zwykłą pewność siebie. Nie egoizm, taką zwykłą pewność siebie, bo z pustego, mówiłam wam o tej wydmuszce, nie nalejecie do pełna.
nie będziecie w stanie pójść dalej, bo będziecie same siebie sabotować. I jeśli, Julia, piszesz mi o tych wadach, to ja bym powiedziała taką jeszcze jedną rzecz tylko. Skoncentruj się na zaletach i je buduj jak najmocniej, bo budując swoje zalety, te wady i tak będą nam się zmniejszały, bądź te minusy będą coraz mniejsze. Więc skoncentruj się na tym, co jest Tobie dzisiaj zasobem pozytywnym do tego, żeby wnieść go w świat, a nie negatywnym. Zastanów się, czy chcesz podążać drogą. Jaki model wybierasz? Chcesz podążać drogą, kiedy będziesz pracowała u kogoś innego? Czy może drogą odważną, bardzo odważną? Drogą, kiedy zbudujesz siłę swojego imienia i nazwiska, ale w kontekście własnego biznesu. Obie te drogi są dobre. Do Ciebie należy wybór. Sprawdzam, co się na czacie dzieje. Te dziewczyny sobie polecają lektury nawzajem, fantastycznie. A propos właśnie feedbacku, pięknie, nie będę czytała na głos, bo to jest wprost do Julii informacja, więc zostawię to do Julii, niech Julia tak się przeczyta. Moje drogie, zaprezentowałam Wam dzisiaj model 3S. W tym modelu 3S ważne są trzy rzeczy, które zwrócić powinnaś uwagę, budując swoją markę osobistą. Samoświadomość, społeczność w kontekście Twojego potencjalnego pracodawcy, ale też partnera biznesowego oraz sposób komunikacji, gdzie Ty się będziesz komunikować, z kim się będziesz komunikować. Jeśli masz jakieś pytania, to teraz jest moment na to, żeby te pytania zadać, więc czekam na nie. Jeśli się pojawią na czacie, to cudownie, to będę miała szansę jeszcze zareagować, odpowiedzieć, bo jak nie, to zaraz z Wami się po prostu żegnam. Pytania, które dotyczą w ogóle marki osobistej. Może macie jakieś rzeczy, wyzwania związane z Waszą ścieżką kariery. Może macie jakieś pytania związane z tym, jak funkcjonować te media społecznościowe, bo tak widzicie, trochę o nich mniej dzisiaj powiedziałam, ale temat był też taki, że dotyczył marki osobistej w kontekście świadomego budowania marki osobistej na rynku zatrudnienia. Więc dajcie mi znać, czy macie jakieś pytania. Jeśli one są, to ja je bardzo tutaj liczę, że się pojawią i że będę mogła na nie udzielić Wam jeszcze odpowiedzi w tym czasie, który nas jeszcze jest, jeszcze chwileczkę mamy, nie uciekam, ja nie mam tak, że punktualnie o 19 muszę skończyć, chyba że wykończycie, więc zawsze już to możecie odejść także w trakcie, natomiast jeśli macie pytania dodatkowe, to teraz jest na to miejsce, ja jestem gotowa na każde pytanie, przynajmniej przeczytać, bo wiecie, pytania nie ma głupich, ale czasami prelegent jest taki, że nie sobie z nim z każdym poradzi, a moja działka jest też bardzo szeroką działką, więc nie mówię, że jestem wszechwiedząca, jestem pewną ekspertem w tej działce budowania marki osobistej, natomiast wszechwiedzy nie mam. I pewnie tak czuję, że jakbym porozmawiała z Wami, przyszła na jakąś kawę taką normalną, to pewnie by były takie obszary, które byście mogły mnie bardzo mocno zaskoczyć i których mogłabym się dużo nauczyć od Was. Więc dajcie mi. Julia napisała, bardziej chodziło mi o szczere powiedzenie drugiej osoby, jak się postrzega oprócz zalet, tak żeby wskazać, na czym mogę pracować. Czy chodzi Ci, Julia, tak naprawdę o konstruktywną krytykę, o tak zwany feedback? Nie od feedback rozumiany korporacyjnie jako, tutaj powinno być przekleństwo, więc nie użyję go jednak, ale taka rozmowa zbiorczo zjepcza, chyba jednak poruszyłam. Natomiast przede wszystkim feedback, moje drogie, zakłada pokazanie mojej perspektywy, czyli z czym zgadzam, czy się nie zgadzam, ale w kontekście mnie, a nie człowieka. To nie jest ad personam, tylko ad zachowaniam. Do zachowań, do tego, co ludzie robią, do tego, co może wpływać na nas, jak to jest postrzegane. To jest taki przykład troszeczkę, mam tylko niestety komórkę przy sobie, więc zrobię to na podstawie komórki. Jeśli mamy komórkę, jaką Wam tak pokażę, tylko tak, to widzicie w tym momencie tylko i wyłącznie jedną rzecz. Widzicie ten bok, który jest złoty. Czyli mogłybyście powiedzieć, że to jest jakiś fragment złoty, jakiś, nie wiem, prostokąt długi, linia podłużna złota. Jeśli tą komórkę postawię Wam w ten sposób, to się okazuje, że widzicie czarny ekran. I możecie powiedzieć, że tutaj jest po prostu jakiś mini ekran, jeśli nie zobaczymy całości. Możecie powiedzieć, że to jest też czarny prostokąt i każda miałaby rację. Jeśli pokażę ją z tej strony, to zobaczymy kolejną linię jakoś przerywaną, bo tu są jakieś otwory, więc jak z daleka bym ją widziała, to będzie linia przerywana. I to oznacza, że tak naprawdę jak w zależności, jak napatrzymy tą komórkę, z której strony, to będziemy widzieć różne perspektywy. I te różne perspektywy, jeśli macie drugiego człowieka, on też będzie widział różne perspektywy. Będzie różny sposób Ciebie widział, bo widzi tylko mały fragment. Może widzieć tylko tą rzecz. Może widzieć tą rzecz, a może widzieć tą rzecz. I teraz jeśli my do tego podejdziemy właśnie, jako do konstruktywnej krytyki, jako do tego, że widzimy siebie z różnych perspektyw, nie tylko siebie, ale też różne przedmioty, różne czynności, które wykonujemy, rzeczy, które się dzieją,
i nie będziemy wchodzić w wojnę. Ja bardzo unikam wchodzenia w wojnę jakiekolwiek. Wojna powoduje, że my się ze światem spuszujemy. Wchodzimy w taką sytuację, że ten świat nas będzie przepychał. Jeśli będziemy bardziej wojować, to będzie nas bardziej przepychał. Jeśli przestaniemy walczyć, świat nie ma z kim walczyć. On daje nam szansę na to, żebyśmy mogli działać całą pełnią. I to samo, jeśli tak macie sławne kłótnie, być może wasze domy też były u rodziców. Ja mam rację. Nie, ja mam rację. I jeśli uprzemy się w tych racjach, że tylko jedna osoba ma rację, to każda z nich ma rację. Bo patrzymy wciąż na to samo. Tylko jak wyjdziemy z tych okopów i powiemy, okej, patrzymy na to samo i ty masz rację, ja mam rację, to teraz znajdźmy wspólne stanowisko, które by pozwoliło stwierdzić, że to coś, co ja pokazuję tymi bokami wszystkimi, to jest ten sam przedmiot, o którym mówimy. Dopiero wtedy możemy zacząć dyskusję tak naprawdę o tobie. To jest też podejście do właśnie feedbacku, że jeśli feedback będziemy w ten sposób traktować, to jest pokazanie perspektywy. Z mojej perspektywy jest tak i tak i możesz to i to poprawić. To to inaczej brzmi niż jesteś głupia, jesteś niekompetentna albo jakakolwiek. Przez to nic się nie nauczymy. No i mam pytania, więc też do pytań teraz przychylam. Pytanie. Oczywiście Julia napisała tak, że chodzi o konstruktywną krytykę. Julia, jak na mnie napiszesz prywatnie, to spędzę z tobą, dam ci mojego czasu pół godziny. Nie będę cię za to liczyła, bo jesteś studentką. Normalnie moja godzina kosztuje 1500, ale tutaj tak dla ciebie zrobię taką rzecz, że jeśli będziesz odważna, skomunikujesz się ze mną na moim profilu, wyślesz wiadomość z mojej strony internetowej, to ja pół godziny ci poświęcę, że taką mapę kompetencji ci zrobimy, żebyś zobaczyła, w którym miejscu być może jesteś. Także myślę, że to cię będzie interesujące, bo taka też najbardziej aktywna dzisiaj jesteś. Oczywiście jestem dla was otwarta, możemy rozmawiać także poza tym spotkaniem dzisiejszym. Agnieszka, co uważa pani o wykorzystywaniu mediów społecznościowych jako narzędzi do bezpośredniej komunikacji z potencjalnym pracodawcą, mentorem? Czy jest to coś, co warto robić? Tak, bardzo warto robić. Zawsze, dziewczyny, jeśli macie szansę i macie kontakt bezpośrednio do swojego pracodawcy, to wykorzystujcie, tylko jedna jest taka uwaga, ja wam mówiłam o bólu i przyjemności i o tym, że ból odczuwam 5 razy silniej niż jedną przyjemność. Więc jeśli w pierwszym komunikacji z waszym mentorem, z waszym potencjalnym pracodawcą, wy napiszecie od razu, co wy od niego chcecie, to jak myślicie, w jakiej to jest kategorii? W kategorii bólu. Co oznacza, że on nie będzie tego chciał spełnić i będzie miał z wami dwa odczucia, że wy od razu prosicie o coś, bo dla niego to jest danie coś wam, danie, czyli wydanie. On musi czegoś się pozbyć, nawet jeśli chodzi o energię, o taki czas energetyczny, żeby móc coś wam dać, więc w niego to będzie się kodowało jako ból. Nie może dla was to jest przyjemność. Więc tutaj taka uwaga, najpierw pokaż swoje zasoby, daj mu kilka razy wartość, która by była dla niego atrakcyjna. Możesz się zrobić takim też pomocnikiem w kontekście rozwiązywania różnego rodzaju wyzwań albo przynoszenia różnego rodzaju pomysłów. I wtedy kontaktuj. Ja mam też dużo takich spotkań mentoringowych i prowadzę też grupy mentoringowe. W jednej z grupy mentoringowych moich jest ponad 70 osób, gdzie kontakt z mentorem jest bliski. Jestem dla nich dużej części osób już w tej chwili na rynku w Polsce takim właśnie mentorem, jeśli chodzi o budowanie marki osobistej i zawsze bardzo sobie to cenię, bardzo zawsze sobie cenię też kontakt z młodzieżą, dlatego że mam inne perspektywy, bardzo mnie to buduje i ja jestem za kontaktem, jeśli chodzi o taki kontakt mentorski. Często też mi się zdarza podpowiadać różne rozwiązania z punktu widzenia mojej ścieżki, tylko pamiętaj, że mentor to jest osoba, która przeszła jakąś drogę i do której ty aspirujesz, że chciałabyś być w jej miejscu. Tylko że twoja droga będzie inna, bo ty jesteś inna, jesteś unikalna, jesteś specyficzna, jesteś jedyna na świecie. Więc może będą ci dać wyznacznik, powiedzieć, jakie kroki zrobił, ale zawsze być to perspektywę samej siebie, że nie jesteś taka jak mentor, że ta droga może się jednak różnić i może ten ostateczny cel być troszeczkę obok tego celu, który realizuje mentor. Poza tym to jest jego życie, a ty masz mieć swoje życie. Więc to taka jeszcze jedna, myślę, że ważna uwaga. Natomiast tak, kontaktujcie się w media społecznościowe z zachowaniem tej równowagi, żeby się nie były tak, jak postrzegani są niektórzy ludzie z marketingu sieciowego, znaczy MLM, którzy po prostu w pierwszej komunikacji ktoś dołącza do mnie na Facebooku, na przykład ja takie osoby od razu ucinam i mam już krótki sposób, natomiast nie chcę tak robić, ale jednak ja muszę też mieć jakąś pewną czystość komunikacji, tych komunikatów będzie było za dużo, że branża MLM-u charakteryzuje się często tym, że ludzie w pierwszym komunikacji na przykład tak, czy chciałabyś się odchudzić? Mam dla ciebie świetny produkt, możesz go kupić. Po pierwsze mam dwa komunikaty, które są dla mnie trudne. Komunikat taki, odchudzić się, to znaczy, że jestem gruba, a może ja się nie tak nie postrzegam, może ja postrzegam się inaczej. Więc dlaczego osoba zakłada za mnie, jak ja się czuję? I drugi, że ja się chcę odchudzić, może właśnie nie chcę się odchudzić, może mi jest dobrze z tym, co jest.
I komunikat taki, to jest ten komunikat pierwszy, a drugi komunikat kup od razu. Czyli komunikat bólu, mam wydać własne pieniądze. Więc żebyście nie były tak postrzegane, unikajcie właśnie tego typu takich ostrych sformułowań, które powodują, że ludzie będą, może to nie jest ta relacja najfajniejsza. Justyna, moja imienniczka, ja bym miała pytanie o LinkedIn. Nie mam tam jeszcze konta, ale jak na przyszłość chciałabym zapytać, jak nawiązać nowe kontakty, znajomość LinkedIn, jak poszerzać swoje horyzonty. Justyna, przede wszystkim odniosę ciebie do tego warsztatu, który będzie chyba jutro, bodajże pojutrze o LinkedInie. Sprawdź na rozkładówce tutaj tych codziennych warsztatów, kiedy ten się odbędzie, warsztat o LinkedInie. Ja uważam, że powinieneś już założyć konto na LinkedInie. Jeśli masz budowaną tam społeczność, już jakieś sobie zaproszone, na LinkedInie to naturalne, zapraszasz do znajomych też osoby nieznajome. To nie jest coś, co jest przeciwko etykiecie LinkedIna, można tak robić. Oczywiście nie tak, że pierwszego dnia zaprosisz, nie wiem, 100 osób czy 200 osób, bo no, nie będziesz zbyt popularna przy algorytmach LinkedInowskich, więc lepiej trochę się powstrzymaj. Po pierwsze, LinkedIn połączyć się z Twoimi kontaktami, które masz dostępne na przykład w komórce albo masz dostępne na swojej poczcie, więc połącz wtedy konto. LinkedIn da Ci sam z tego konta wybierze kontakty, które już są na LinkedInie, więc on Ci jako pierwsze je podpowie. To jest naprawdę sprytne medium. A później, tak jak ja zauważyłam, jak ja na przykład komunikuję się do kobiet, przede wszystkim do kobiet, i zaczęłam wybierać świadomie tylko kontakty z kobietami na pewnych stanowiskach, w pewnych branżach, to LinkedIn sam mi podpowiada osoby, które dalej są w tej branży i są kobietami. Więc LinkedIn się Ciebie też uczy. Zresztą każdy, i Facebook, i Instagram, i TikTok, i Snapchat, YouTube uczą się Twoich zachowań. Więc jeśli jesteś spójna, jeśli jesteś konsekwentna w swoich działaniach, jeśli na przykład dajesz codziennie posty koło 18, to on też się Ciebie będą uczyły, że koło 18 ten post. W związku z tym masz wtedy większe zasięgi. I tak samo jeśli chodzi o znajomych, jeśli będziesz mówiła, podpowiadała wyborem swoim pierwszym, jakie osoby do znajomych zapraszasz, to Ci LinkedIn sam będzie podpowiadał osoby, które są w podobnej branży, w podobnym wieku, nawet jeśli chodzi o płeć. Zobaczcie, czy mówiłam o kobietach, mi po prostu zaczął opowiadać kobiety LinkedIn. Więc możesz po prostu krok po kroku budować. Nie mówię, że ma być jakieś, nie wiem, czy chyba w Polsce jest konto, które ma ze 30 tysięcy ludzi, którzy są znajomymi. Słyszałam o jakim koncie, że jest. Przeważnie średnio ludzie na LinkedInie mają około 2000 znajomych branżowych, więc to jest okej, ale możesz tam wejść, zawierać znajomości normalnie z osobami, których nie znasz, które na przykład pracują w korporacji, bo tam możesz wyszukiwać też po nazwach firm, co jest bardzo ważne, bo na Facebooku tego nie ma, więc możesz wyszukać takie osoby, które są właśnie w danej firmie i w związku z tym zaprosić później do kontaktu, żeby nawiązywać te relacje, żeby budować te punkty styku, o których dzisiaj mówiłam. Jeszcze to jest pytanie, które jest takie przerywane. Co jest warto robić w mediach społecznościowych, co zaplusują pracodawcy? Agnieszko, i zaraz odniosę się do pytania z Facebooka, bo też jest pytanie z Facebooka. Do Agnieszki teraz odpowiedź. Agnieszko, przede wszystkim staraj się być jasna, jakiś czas merytoryczna, czyli nie tylko życie prywatne i zabawowe, ale także poruszaj tam w swoich mediach społecznościowych rzeczy związane z kierunkiem, którym dalej chcesz się rozwijać zawodowo. Czyli na przykład, słuchajcie, byłam właśnie, te posty będą miały bardzo małe zasięgi. Jeśli masz tam wśród znajomych, dużo znajomych jednak, którzy są w Twojej grupie rówieśniczej, więc to nie będzie miał dużo zasięgów, ale poruszę takie posty, bo pracodawca prawdopodobnie, zespół rekrutacyjny sprawdzi Cię w mediach społecznościowych, a da się wszystko obejść, naprawdę, zabezpieczenia się różne da obchodzić, zresztą słyszeliście o aferach Facebookiem i tak dalej. Natomiast poruszę jasno na jakiś czas właśnie takie posty, typu, tak jak wspominałam, jesteś na uczelni, masz jakiś wykład, ten wykład ci w jakiś sposób poruszył, po prostu nazwij to w mediach, nie wiem, moim okiem na przykład, taki sobie cyk zrób moim okiem, branża moim okiem, nie wiem, farmaceutyki moim okiem, każdą rzecz możecie podstawić, moim okiem możecie po prostu swoje perspektywy przedstawiać, pokazujesz swoje zdanie, stawiasz się trochę w roli eksperta, bo jak zabierasz głos, stawiasz się w roli eksperta w takich poważnych tematach, więc to też plusuje bardzo mocno Twojego potencjalnego pracodawcy, że Ty nie jesteś jakaś, a nie nijaka, że potrafisz nawet czasami w kontrowersyjny sposób zawrzeć głos, natomiast tutaj uwaga mocna do kontrowersji, uważaj na kontrowersje, na linii w szczególności, bo jeśli wrzucisz coś, co jest bardzo mocną kontrowersją, a nie umiesz zarządzać społecznością na LinkedInie, to może być taka sytuacja, że po pierwsze bardzo mocno zantagonizuje Ci się społeczność i będziesz miała bardzo nieprzyjemne komentarze na bardzo wysokim poziomie krytykanstwa, bo to nawet nie jest krytyka już merytoryczna, tylko krytykanstwo. No i sobie trudno czasami emocjonalnie z tym po prostu poradzić. Mam takie doświadczenia też ja osobiście, chociaż mnie akurat takie rzeczy już nie ruszają,
I poza tym ja staram się jednak te spory, które wynikają z takiej właśnie kontrowersji, jednak doprowadzać do punktu jakiegoś wspólnego, do pokazania tego, co nas łączy na tych dwóch stanowiskach. Pamiętacie, racja i racja, tak? U rodziców, o których mówiłam. Więc tutaj doprowadzamy do pewnego punktu wspólnego. Natomiast jeśli nie umiemy, nie mamy takich kompetencji jeszcze, bo to jest kwestia też praktykowania, zarządzania takimi rzeczami, no to wtedy po prostu lepiej nie wchodźmy w takie bardzo wyraźne kontrowersje, ale z moim zdaniem zawsze możesz coś napisać. Znaczy z takim cykliem, moim zdaniem, moim okiem, coś, co będzie powodowało, że ty będziesz stawiałaś trochę woli właśnie eksperta. Pytanie. Dziękuję tutaj za odpowiedź. Dzięki, Justyna, dzięki wielkie. Pytanie właśnie z Facebooka. Jaki jest minimalny czas budowania społeczności, do której mogę kierować swoje usługi? Nie ma takiego czegoś. Nie ma takiego czegoś, bo wszystkie społeczności są różne. Jeśli chodzi o pracodawcę, może być tak, że chcesz na przykład wejść, nie wiem, w korporację, gdzie niekoniecznie od razu wejdziesz do szefa, ale no, trzeba wtedy patrzeć, na przykład to jest z HR-u, bo HR zatrudniają, prawda? W związku z tym sprawdź, to jest HR, na przykład na LinkedInie, na Facebooku, zacznij się pojawiać w miejscach, w których oni są, zacznij komentować ich posty, zacznij być u nich aktywny po prostu i wtedy jest szansa na to, że możesz taką aktywnością systematyczną na przykład sprawić, że ta osoba cię będzie rozpoznawała na przykład po miesiącu czy po dwóch. Ja tak widzę, że w mojej społeczności, która jest całkiem dużą społecznością, przeważnie osoby zaczynam już kojarzyć po takich systematycznych komentarzach, mniej więcej po miesiącu, że wiem, że już ktoś to już jest, że ta nazwiska się powtarza. Zwykle mniej więcej też po około właśnie miesiąca, jak już jest to systematyczne, sprawdzam sobie osobę, wchodzę, oglądam jej profil. Jeśli ona mi jest ciekawa, to też nie ukrywam, że najwięcej w tej chwili rekrutacji mam do mojego zespołu z mojej społeczności. Czyli po prostu sama wychodzę z inicjatywą nawet. Zresztą ja też wielokrotnie miałam takie sytuacje, że to mnie na rynku doradców budowania marki osobistej, którego jeszcze zawodu nie ma, do którego prowadzam na rynek przecież, z Wyższą Szkołą Administracji Biznesu w Gdyni. To też mnie często bardzo właśnie moi klienci w ten sposób wyhaczali, że ja daję dużo wartości, robię live'y, robiłam przez miesiąc marzec, kwiecień codziennie live'y merytoryczne, teraz robię 2 razy w tygodniu live'y merytoryczne, notabene teraz jest live, kiedy mnie nie ma, bo jestem z wami, w związku z tym dzisiaj przygotowałam mojej społeczności po prostu film, który idzie dla nich właśnie o tym, w jaki sposób budować trampoliny przyspieszające budowanie marki osobistej, jakie tworzyć, skąd je wziąć, więc też przygotowuję. Natomiast faktycznie, ponieważ moja społeczność jest już całkiem sporą społecznością, to rekrutację mam wewnątrz społeczności, poznaję ludzi, jak widzę, że ktoś merytorycznie się udziela, widzę, że ktoś zaczyna być taki spójny ze mną, czuję, że ma podobny poziom energii jak ja, bo to też dla mnie ważne, żeby mi się pracy nie męczyła z moim zespołem, to później bardzo często zapraszam, umawiam jakąś rozmowę na kawę, na Zooma, różne, no, wiecie, teraz Zoomy, ale też byłam na plaży, właśnie w niedzielę się umówiłam z jedną z dziewczyn z mojej społeczności, z którą chciałam współpracować, więc nawet ja czasami staram się w ten sposób zapraszać ludzi do współpracy z sobą. Jak się udzielacie u innych, to takie efekty będą. Notabene także właśnie z klientami, bardzo dużo klientów zdobyłam w ten sposób. Pracowałam przez ileś miesięcy z Anią Witowską, kobiecy punkt widzenia, ona ma 150 tysięcy fanów na Facebooku. Ustawiałam jej lejki sprzedażowe, ustawiałam jej linie produktowe, te wszystkie rzeczy, które są konieczne do tego, żeby zarabiać po prostu online. Więc i ona mnie znalazła właśnie po live'ach. Zapytała się Justyna, czy nie mogłyśmy pracować razem. Z Jakubem Bębączkiem, z Badą Kapcewicz zaczęłyśmy współpracować, a później stworzyłyśmy też razem spółkę i całą markę, Markaty, gdzie sprzedajemy rewelacyjny produkt Brand Revolution, który po prostu trafia do setek osób. Mamy już 7 edycji zajętych, więc to jest taka odpowiedź, nie ma odpowiedzi minimalnej, jeśli chodzi o budowanie relacji i społeczności z odbiorcą, natomiast trzeba robić to po prostu systematycznie. Być może dasz się poznać już w kilku swoich pisach i już po kilku swoich pisach będziesz miała jasną informację, że to właśnie jest to. Moi drodzy, ja kończę. Jeśli chciałbyście jeszcze na przykład z warsztatów skorzystać, z takich moich już facebookowych, tylko jak funkcjonować na Facebooku, to mam takie warsztaty i więcej na stronie internetowej o nich nie będę mówiła. Ktoś jest zainteresowany, to tam sobie zajrzym. I ja chyba kończę w tym momencie, a Q&A to właśnie to było to wcześniejsze, co się działo. Jeśli nie macie pytań, dziewczyny, to ja kończę. Mam nadzieję, że to dla was był wieczór pełen inspiracji, spotkanie pełne inspiracji, że zaczęłyście zadawać sobie pytania, na te pytania odpowiadać, bo dzisiaj naprawdę to, co może was wyróżnić mocno wśród setek osób, które trafiły na rynek pracy, kiedy rynek się ten pracy tak mocno zmienia, to jest właśnie wasza marka osobista, to jak ją komunikujecie i czy trafiacie na swojego odbiorcę, na swoją społeczność, na tego swojego potencjalnego pracodawcę w miejscu, w którym on jest, czy dajecie mu wartość, wnosicie, a nie tylko od niego chcecie. Mam nadzieję, że ten wieczór był dla was takim wieczorem pytań i że zaczniecie sobie na nie udzielać odpowiedzi.
że skorzystacie przynajmniej z tych dwóch ćwiczeń, które Wam zaproponowałam. Jedno ćwiczenie to jest to, żebyście zapytały się swoich znajomych, co o Was myślą, jakie Wasze są mocne cechy, do czego byście się nadawały, mimo że coś studiujecie już oczywiście, czy może jakąś inną kompetencję widzą, której Wy nie widzicie. Więc to jest jedno ćwiczenie. Drugie ćwiczenie, zachęcam Was bardzo do tego dziennika wdzięczności. Weźcie sobie, postawcie wyzwanie 30-dniowe. Codziennie wieczorem spisuję przynajmniej 5 rzeczy, które w ciągu dnia były dla mnie czymś, za co mogę podziękować. Czymś, co się pozytywnie wydarzyło. Nawet jeśli dzień był do niczego, to zawsze tam się znajdzie chociażby taki element, że zrobiłam sobie herbatę albo że wstałam z łóżka i to też jest pozytywne. Dzięki serdeczne. Tutaj widzę, że już się ze mną żegnacie, że wartościowy wykład. Cieszę się bardzo. Julia też pisze, bardzo ciekawie się Panią słuchało. Dzięki Julia za tą aktywność dzisiaj bardzo dużą, bo Ty bardzo mocno podbudowałaś, podnosiłaś tą energię też grupy. Ja prowadzę zwykle takie warsztaty interaktywne i dzisiaj trochę się śmiałam, że nie mogę Was za bardzo zamknąć w pokojach, tak zwanych breakout roomach, bo ja tak pracuję na takich online'ach. Nawet całodniowe tak robię szkolenie, to wchodzę w salę szkoleniową, przez 3 dni będę na szkoleniu, gdzie pracujemy właśnie też w grupach, w parach i normalnie to się robi też w online. Natomiast wiem, że ta transmisja dzisiaj była na Facebooku również. No i jakbyśmy zniknęły w breakout roomach, to sytuacja byłaby taka, że Facebook nie wiedziałby się, co dzieje, bo te breakout roomy są jednak no, intymne. Tam nie ma wejścia innych osób, to się, to są rzeczy, które są nawet nie nagrywane przez Zooma. Więc tym bardziej cieszę się, że tutaj dla Was jednak inspiracja była. Dziękujemy za wystąpienie, pełne inspiracji. Ciekawie się Panią słuchało, to już Julia. Dziękuję za warsztaty z Panią, były naprawdę ciekawe i na pewno zachęciły dalsze prace nad swoją marką osobistą. I tego Wam właśnie życzę. Teraz jest Wasz czas. W takim razie budujcie swoją markę osobistą i taką jeszcze jedną uwagę na koniec. Widzicie, są takie dwa u mnie w tej chwili, pojawiły się loga. Jedno logo Polskie Stowarzyszenie Public Relations, do którego należy, a drugie Polish Business Club. I to jest kolejna rzecz, która buduje Waszą wiarygodność. Już dzisiaj, nawet nie będąc specjalistą w swojej branży, czyli zatrudnioną osobą, możecie wejść do jakiegoś stowarzyszenia, które działa u Was w branży. I możecie za niską składkę członkowską po prostu podeprzeć się jego historią. I to też jest budowanie Waszej wiarygodności, a jednocześnie pokazanie przed pracodawcą, że Wam zależy. Ja Wam serdecznie dziękuję. Dzięki wielkie. To już wszystko. Żegnam się z Wami. Pa, pa. A my także od całego zespołu Kobiet w Biznesie dziękujemy serdecznie naszej prowadzącej za prowadzenie warsztatu i wszystkim też uczestnikom, zarówno tym na Facebooku, jak i na Zoomie, za komentowanie i zadawanie pytań. Zachęcamy także jeszcze raz do odwiedzenia strony naszej prowadzącej, czyli właśnie justynekopeć.pl. I od nas zapraszamy także już Was wszystkich serdecznie jutro na 19.30 na warsztat o well-being. Chcemy też podkreślić, że ważny jest nie tylko właśnie ten rozwój zawodowy, ale też chcemy dbać o Waszą równowagę emocjonalną, równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Dlatego właśnie temu będą służyć te warsztaty well-being oparte o sesje jogi i medytacji i prowadzi je Pani Kasia Kata, która nie tylko jest instruktorką jogi, ale także psycholożką. Dobrze, także dziękujemy serdecznie jeszcze raz naszej prowadzącej, wszystkim uczestnikom. Dziękuję i bardzo. Ja teraz już kończę w takim razie transmisję live.